Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że u was wszystko ok, że jesteście przede wszystkim zdrowi. Dziś chciałabym wam pokazać moje niewielkie zakupy kosmetyczne i od razu na samym początku chciałabym wam powiedzieć, że absolutnie was nie namawiam w dobie wirusa na zakupy stacjonarne. Te zakupy, które wam dziś pokażę, w 95% są zrobione przez internet i żeby nie było, że jestem gołosłowna, mam tutaj jeszcze w worku nierozpakowane do końca zamówienie z Rossmana, ale tam już jest, słuchajcie, chemia, więc chemii wam dziś nie będę pokazywać, ale gdybyście chcieli, abym wam kiedyś nagrała taki filmik właśnie z rzeczami do sprzątania, z taką właśnie chemią gospodarczą, to dajcie znać, chętnie taki filmik dla was nagram. I może na samym początku właśnie chciałabym wam pokazać coś, co kupiłam chwilę przed wirusem w Rossmanie, na takiej półce z rzeczami przecenionymi, z taką jakby wyprzedażą. Bardzo chciałam wcześniej ten zestaw kupić, a widziałam go w okresie świątecznym, ale był dosyć drogi, a tym razem no, udało mi się go kupić trochę taniej, bo kosztował niewiele, ponad 20 zł. Love Beauty and Planet, taki zestaw z wodą kokosową i kwiatem mimozy, duży zestaw, bo jest tutaj żel pod prysznic i szampon do włosów. O pojemności żel ma 500 ml, a szampon 400 ml. I z tego co pamiętam, ten zestaw kosztował coś około chyba 40 zł. Mogę się mylić, ale myślę, że gdzieś około 40 zł, a mnie udało się go kupić za niewiele ponad 20 zł. Bardzo fajnie, bo to są w ogóle produkty w 92% pochodzenia naturalnego, wegańskie. Papier nawet do użycia tego opakowania został użyty właśnie z recyklingu, więc nie mogę się doczekać, kiedy będę używać już tych kosmetyków. No i z racji tego, że tak bardzo spodobał mi się zapach właśnie tej wody kokosowej z mimozą, a mimozę znam z zapachu Jo Malone i jestem w niej zakochana, no to właśnie podczas zakupów już takich przez internet z odbiorem w... właśnie nie przez kuriera, ale w sklepie. Dosłownie, napisałam tylko na kartce kod, podałam pani i zostało mi to podane, więc nie musiałam już chodzić po sklepie i sobie tam, wiecie, nie wyobrażam sobie teraz robić zakupów stacjonarnych, kosmetycznych przede wszystkim. Przede wszystkim właśnie, wiecie, wchodzić sobie tak po sklepie teraz. No i z racji tego, że ten zapach mi się tak bardzo spodobał, no to wzięłam mleczko do ciała właśnie o zapachu tej wody kokosowej i kwiatu mimozy. Też duża pojemność, bo 400 ml. I uwaga, ten balsam kosztował już coś około 20 zł, więc jak widzicie, te dwa kosmetyki, czyli ten żel i szampon, no, były bardzo tanie w porównaniu z tym balsamem. Także to jest to. Bardzo też zainteresowała mnie pewna seria z Liren, która ma bardzo dobre opinie w internecie. No i z racji tego, że teraz właśnie moja pielęgnacja jest jakby na etapie kończenia się, szczególnie jeśli chodzi o kremy, no to pomyślałam sobie, że po prostu postawię na... może nie całą serię, ale trzy kosmetyki. No i wybrałam organiczną malinę, optymalne nawilżenie, czyli Eco Krem Nawilżający na Dzień z Liren Natura. Tutaj jest 97% składników pochodzenia naturalnego. Na noc wzięłam krem Eco Krem Sebo Regulujący na noc. Organiczna szarotka, redukcja niedoskonałości. I tutaj mamy 95% pochodzenia składników pochodzenia naturalnego i wzięłam również Eco Peeling Maska 2 w 1 wygładzająca do twarzy i tutaj jest 98% składników pochodzenia naturalnego. To co bardzo podoba mi się w tych kremach i właśnie teraz staram się szukać właśnie takich kremów do twarzy, aby były one zamknięte właśnie w takim opakowaniu z pompką, także mam nadzieję, że te kremy się u mnie sprawdzą. Tak jak mówię, no, kupiłam je przede wszystkim dlatego, że bardzo dużo opinii, dobrych opinii słyszałam na temat właśnie tych kremów, ale z racji tego, że jestem na etapie kończenia równie fantastycznej serii z Soraya Plante, zresztą ostatnio mówiłam wam o kremie takim ekstra nawilżającym właśnie z Soraya Plante, chyba to jest jakaś nowość, bo nie widziałam tego wcześniej. 99% składników pochodzenia naturalnego, czyli to jest ujędrniająca maska na tkaninie właśnie z serii Soraya Plante. Tak jak mówię, cała seria
dość fajnie się sprawdza w mojej pielęgnacji, więc mam nadzieję, że ta maseczka również taka będzie. I wzięłam również hydrożelowe koreańskie płatki pod oczy, one były chyba na jakiejś promocji, co prawda 45+, ale jakie to ma znaczenie? Ważne, żeby coś tam pod tymi oczami zadziałało. Skusiłam się również na, a raczej skusiłam się, no musiałam kupić, bo już poprzedni klej, który miałam do rzęs, mi się skończył. I oczywiście krem Duo, bezbarwny, ten transparentny, troszeczkę jest inne opakowanie i tak mnie trochę to zmyliło, ale jest taki, jak używałam do tej pory. Także krem Duo z Rossmana i mam tutaj jeszcze dwie rzeczy z Rossmana, które kupiłam w dniu, kiedy odbierałam właśnie tą paczkę z tymi właśnie zakupami, tymi kosmetycznymi, jak i z tą chemią. Przy kasie stała taka jakby taka szafka z kosmetykami marki Manufaktura Piękna, które mają bardzo dobry skład. I tutaj jest peelingujący mus do ciała, mglista cytryna, ożywiający zapach cytryny, wzbogacony świeżością mięty, spotęguje uczucie czystości i rozbudzi Twoje zmysły. Zapach jest niesamowicie taki cytrusowo tropikalny, jak taki naprawdę sorbet cytrynowy. Zobaczcie, jaka jest mocna, zbita konsystencja tego peelingu, tego musu peelingującego. I chciałam Wam powiedzieć, że wszystkie kosmetyki właśnie z tej Manufaktury Piękna były w ogóle na wyprzedaży i nie byłam w stanie uwierzyć, że taki peeling, który ma 250 gramów, kosztuje 3,90. Także wzięłam dla siebie i dla mojej mamy. I właśnie jeszcze a propos tej Manufaktury Piękna, wzięłam takie masełko do ust, to są w ogóle produkty wegańskie. Specjalnie zostawiłam Wam w opakowaniu, chociaż używam już to masełko, dlatego że one właśnie są w takich opakowaniach, te masełka. I ja wzięłam o zapachu waty cukrowej. I zapach jest bardzo naturalny, tutaj nie wyczuwamy absolutnie żadnych takich sztucznych zapachów. Bardzo fajne, mocne, zbite, wydaje mi się, że będzie również bardzo wydajne to masełko do ust, także to też kosztowało 3,90, a chyba te produkty wcześniej kosztowały coś, nie wiem czy mówiłam, ale chyba coś około 13 zł, nie wiem, już teraz nie pamiętam, ale no bardzo się zdziwiłam, że właśnie ten peelingujący mus był w tak okazyjnej cenie. Ostatnio też udało mi się podczepić pod zamówienie do mojej koleżanki i już teraz nie pamiętam, jaki to był sklep, ale jeśli sobie przypomnę, to napiszę Wam pod spodem. I kupiłam nawilżające serum do twarzy z IOSI, tak to się nazywa, czyli olej awokado, drzewo sandałowe i kwas hialuronowy. Te kosmetyki mają bardzo specyficzny zapach, zresztą jak też krem, którego używałam do twarzy, ale ja lubię te kosmetyki, dlatego też pomyślałam sobie, że wypróbuję. No i w końcu po kilku miesiącach zastanawiania się, czy kupić sobie balsam do ciała i do twarzy brązujący z marki Mokosz, no zdecydowałam się i kupiłam 180 ml. Ja generalnie powiem Wam szczerze, jestem w tym momencie fanką produktów opalających. Nie opalam się, przynajmniej twarzy nie opalam na słońcu. No i bardzo byłam ciekawa tego balsamu, a z racji tego, że trafiła do mnie dość spora, bo chyba, nie wiem, 15-mililitrowa, może nawet chyba większa próbka tego kremu brązującego, to pomyślałam sobie, że balsamu, to pomyślałam sobie, że no skuszę się i będę go używać, mimo tego, że ten zapach jest taki, powiedziałabym, to jest pomarańcza z cynamonem i jest taka bardziej, ten zapach jest taki bardziej, powiedziałabym, no świąteczny, ale on nie jest taki mocny, dlatego też no, nareszcie się zgłosiłam na ten balsam i będę go używać. Natomiast mam Wam do pokazania jeszcze dosłownie kilka rzeczy, które zrobiłam
które kupiłam w sklepie internetowym Natura. Tutaj w większości rzeczy, które kupiłam, są zdublowane, dlatego że ja kupowałam te rzeczy dla siebie i dla dwóch jeszcze innych osób, ale jeszcze tego jakby nie rozdałam, ale może na samym początku Wam pokażę, na jaką serię się skusiłam, dlatego że była na nią bardzo fajna promocja i ja bardzo długo czekałam na to, aż właśnie zostaną te kosmetyki obniżone po prostu na promocji. I skusiłam się na kosmetyki Botanic Skin Food i między innymi kupiłam bogaty krem pod oczy, gdzie mamy tutaj 98% składników pochodzenia naturalnego. Jest to oczywiście produkt wegański i co najważniejsze również produkt polski. I on jest ten krem do skóry suchej, wiotkiej i wrażliwej. Tak wygląda opakowanie, a krem jest w takim malutkim, przeuroczym słoiczku. Tutaj jest ile? 30 ml na dzień i na noc do stosowania. Ja go stosuję od kilku dni. Na razie jestem zadowolona, tyle mogę powiedzieć. W ogóle prawie żadnego zapachu nie ma. Ten zapach jest bardzo delikatny, natomiast co chciałam Wam powiedzieć, mam nadzieję, że będę mogła Wam na temat tego kremu nieco więcej powiedzieć za jakiś czas, że faktycznie jest warty tego, żeby go kupić. Na promocji również był krem ratunek z Eveline Egyptian Miracle, który kupiłam kosztował chyba 14 zł, zarówno dla siebie, jak i również dla innych, czyli 3 opakowania. I również skusiłam się na malinowy peeling do twarzy, również z tej firmy Botanic Skin Food, do cery mieszanej i normalnej. I już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj widzę, jest też słoiczek szklany. O, takie opakowanie i tutaj jest 50 ml. Ja ostatnio się zorientowałam, że właśnie jakoś tak z peelingami to u mnie jest słabo. Jeden właśnie w tym momencie skończyłam z Nakomi. I o ile peelingów do ciała mam bardzo dużo, to do twarzy, no niestety. I słuchajcie, kupiłam, muszę Wam powiedzieć o tym, bo kupiłam krem dla mojej mamy przeciwzmarszczkowy do cery dojrzałej z porzeczką i z liściem morwy białej. I okazało się, że ja przeglądając to zamówienie, patrzę, że nie ma kremu do rąk, który zamawiałam, też z serii tej właśnie Botanic Skin Food. I okazało się, że chyba tego kremu nie było, dlatego też Natura... Drogeria Natura włożyła drugi krem właśnie przeciwzmarszczkowy z tej serii, także moja mama będzie miała dwa takie kremy. I słuchajcie, wzięłam również maseczki. Nie wiem, co się stało, ale skusiłam się na maseczki czarne, węglowe, te głęboko oczyszczające. I mam tutaj taką maseczkę z Infinity, nie znam w ogóle tej firmy, z Bielendy. I mam tutaj również 3 maseczki właśnie też z Botanic Skin Food, czy ja powiedziałam wcześniej Botanica. I tu jest maseczka przeciwzmarszczkowa, bardzo dobre opinie mają te maseczki. Czarna maseczka oczyszczająca do cery mieszanej i tłustej. I zielona maska algowa peel off. To jest akurat też dla kogoś. I ostatni kosmetyk z drogerii Natura, który kupiłam, to jest modelujący żel do brwi marki My Secret. Żel do brwi, który jest bardzo często polecany przez dziewczyny na YouTubie, które robią makijaże. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że on też był na promocji, ale gdybym wiedziała, że kilka dni później kupię mój wymarzony, wypatrywany wręcz na stronie Sephory żel właśnie do brwi, który utrzymuje te brwi w mega ryzach, to chyba bym tego żelu z My Secret nie kupiła, mimo tego, że kosztował naprawdę bardzo mało. I tutaj mam właśnie to zamówienie z Sephory, ale wybaczcie mi, ale nie mogę Wam pokazać zawartości całego tego zamówienia, dlatego że większość tych rzeczy trafi do kogoś na prezent, a wiem, że ta osoba mnie ogląda, także wybaczcie, ale mowa tu o tym żelu marki Benefit w wersji tej mini. I chciałam Wam powiedzieć, że kupując go jeszcze udało mi się go kupić na jakiejś promocji. W ogóle marka Benefit zawsze wchodzi w jakieś takie promocje, jeśli chodzi o kolorówkę. Nad czym bardzo ubolewam, bo na przykład Fenty albo różne inne marki nie wchodzą, a Benefit najczęściej tak. No i ten żel normalnie, słuchajcie, który ma tutaj
3,5 ml kosztował normalnie 69 zł, a z obniżką kosztował minus 13,80, więc całe szczęście, że w końcu się pojawił, że jak już go kupiłam, to jeszcze okazał się być nieco tańszy. Naprawdę, czekałam na ten żel chyba 3-4 miesiące. Co jeszcze tutaj dla siebie kupiłam? Aha, myślę, że mogę Wam to pokazać, bo tutaj mam jeszcze takie dwie rzeczy dla siebie, które kupiłam. Tu jest taki żel do rąk. Tu jest akurat z Dragon Fruit, 30 ml, nie wiem, kosztował chyba jakieś 11 zł. I wzięłam sobie również taką konturówkę do ust Sephory, która ma bardzo zbliżony kolor do moich ust. Zależało mi na czymś bardzo neutralnym, takim naturalnym i wydaje mi się, że trafiłam, także to są te rzeczy dla mnie z Sephory. Reszty, tak jak Wam powiedziałam, niestety Wam nie mogę pokazać. Także kochani, to są wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam w dzisiejszym filmiku pokazać. Jeśli chcielibyście, abym za jakiś czas któryś z tych kosmetyków dla Was zrecenzowała, piszcie, chętnie taki filmik dla Was nagram. Dziś serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się ten filmik spodobał, zostawcie kciuka do góry. Wszyscy ci, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, serdecznie zapraszam. Zróbcie to teraz. Wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. Pa!